Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku już kończymy filmik, ostatecznie podkładamy muzykę. Zobaczymy, jak to pójdzie, zobaczymy, jak to wyjdzie. W zeszłych odcinkach pokazałem Wam, jak edytować od samego początku do samego końca. Właściwie końcówka będzie zawarta w tym odcinku. Natomiast pokazałem Wam również, z jakiego programu korzystam, jak go obsługiwać, także działamy. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Więc ja teraz po prostu szukam muzyki, wracam do Epidemic Sound i teraz popatrzcie, Epidemic Sound daje mi, więc mam na razie pierwszy utwór, to jest ten. Dobra, wiemy mniej więcej, jak ten odcinek wygląda, jaka muzyka może być potrzebna, gdzieś tam by nam jakieś fajne widoczki, czyli fajną jakąś taką muzyczkę, która gdzieś tam podkreśli piękno tych krajobrazów. Do tego gdzieś idziemy, rozmawiamy z Sylwią, może coś śmiesznego. Do tego jakiś taki trap też lubię, jak na przykład gdzieś tam coś z tymi kajakami pakuję na samochód. Także mniej więcej znam ten swój styl, mniej więcej wiem, czego szukać. Więc ja po prostu będę szukał tego, co mi się podoba. I teraz tak, czasami szukam utworów godzinę, czasami zajmie mi to 20 minut, czasami szukam, nie mogę nic znaleźć, olewam to po prostu, na następny dzień siadam, słucham. Czasami nie ma dnia i tyle, tym się trzeba bawić. I to jest znowu proces tworzenia, także tym się po prostu trzeba bawić. Tu Wam jeszcze zapomniałem powiedzieć, że tutaj są też sound effects. Można sobie wpisać tutaj w wyszukiwarce, czego szukamy, czyli na przykład szukałem na przykład pisku opon, więc wpisałem tires. Patrzcie. No i po prostu trzeba się zapoznać z tym programem. Ja Wam pokazuję tak mniej więcej, jak to wygląda, więc wracam do Epidemic Sound i szukam dalej muzyki. Tak jak widzicie, taki mikrofonik, to znaczy, że ta ścieżka dźwiękowa ma po prostu wokal. Ja nie szukam ścieżki dźwiękowej z wokalem, więc to mijam. Tutaj z boku jeszcze widzicie, macie India Pop, K-Pop, Funk, Old School Funk i możecie sobie też według typu właściwie muzyki też słuchać. Ja lubię ten trap na przykład. Dobra, i na takiej zasadzie szukacie muzyki. Ja po prostu nie będę tego nagrywał, bo to za długo by zajęło. Więc jak znajdę muzykę, to później Wam pokażę, jak ją ściągam, wrzucam do programu iMovie i jak po prostu zaczynam ciąć tą muzykę i z niej korzystać. Także teraz po prostu skupię się na tym, żeby znaleźć coś pod siebie i będziemy działać dalej. Dobra, słuchajcie, mam 8 utworów, które wykorzystam. One mniej więcej brzmią tak. Trzeci. Czwarty. Piąty. To jest szósty. Thank you.
7 i 8. Dobra, i teraz po kolei będziemy ściągać. Ja już mniej więcej wiem, jak będę konstruował ten filmik, który dźwięk przyda mi się mniej więcej, w których momentach to wszystko wyjdzie w praniu, ale który gdzieś tutaj był ten taki... Nie to, oto. To może będzie dobre na początek, jak będę pakował takie jakie i tak dalej. Więc teraz daję tutaj strzałkę w dół, czyli pobierz. I tu piszę po prostu pobierz pełny mix. Czyli naciskam download full mix. On mi się tutaj pojawia w ściągniętych. Więc to teraz ściągam w dół. Żeby mi nie przeszkadzało. Wracam do iMovie. Tutaj widzisz, tutaj przepraszam, widzicie, w iMacu jest tak i w iMovie, że na przykład daję w dół i tutaj mam ściągnięte downloads i tutaj ten ostatni utwór po prostu przeciągam w dół i ustawiam sobie go od razu już tutaj po napisach. I ja wiem już z doświadczenia po prostu, że ten 100% głos będzie po prostu za głośny, więc muszę go ściągnąć na 28% i on mniej więcej będzie dopasowany do mojego intra. Bo to intro jest oczywiście ciszej, więc przeciągłem jak widzicie ten utwór w dół i teraz zobaczę, jak on się wkomponował mniej więcej na początek, patrzcie. Wiadomo, tutaj jak gadam, to muszę ściszyć dźwięk i teraz to jest właśnie jak gdyby wkomponowywanie utworów filmik. Więc wykorzystuję pierwszy utwór od samego początku i teraz popatrzcie, tutaj gdzie jest głos, tutaj gdzie po prostu mówię, to są filmiki z dźwiękiem zaznaczonym. Od razu na samym początku tnę dźwięk, czyli musi być ramka żółta na dźwięku, daję na początku cięcie i daję cięcie na końcu i ściszam do 3%. Bo to już też wyczaiłem po prostu z tego. To już też wyczaiłem po prostu z doświadczenia. I w tym momencie, jeśli na przykład teraz jak włączę ten filmik i jest przejście po prostu z na przykład z tego filmiku, z tej części na tą, jak mówię, to zawsze robię tak, że łagodzę ten dźwięk. Czyli tutaj, tam gdzie jest głośniej, daję po prostu takie ściszenie, żeby to przejście było łagodniejsze. I teraz popatrzcie, jak to wygląda. Heja. Mam wolne sylwią razem, co nie zdarza się często, więc wykorzystujemy tym bardziej pogodę i lecimy na jezioro. Mamy na oku jakieś tam ruiny, na których jeszcze nie byliśmy. Zbieramy się i ciśniemy. Tutaj przeszło, widzicie? Może być właściwie ta muzyka. Teraz znowu robię przejście na głośne, żeby to przejście było delikatne. Patrzcie. Tutaj, gdzie czasłem, i w takich momentach można też, popatrzcie, przyciąć filmik i go troszkę ściszyć, może do 10%. Żeby było bardziej słychać te stuknięcie. Znowu łagodzę delikatnie, patrzcie. Nie wyszło to jakoś dobrze, czyli nie łagodzę tego, ale niech zostanie na 10%, zobaczmy. Tak naprawdę to można było jeszcze przyciąć tutaj na samo to stuknięcie. Bo jak widzicie na niebieskim pasku tutaj u góry, widać, gdzie to stuknięcie się pojawia, więc to jeszcze podniosę do 28, tak jak tutaj było, czyli to idzie w jednej linii 28% stuk i znowu w jednej, czyli te idzie teraz w jednej linii 28% stuknięcie jest tylko spuszczone w dół ten kawałeczek do 10% i tu wraca na 28% bez żadnych przejść. Tym się też można bawić, trzeba się tym po prostu bawić i patrzeć, jak to wychodzi. Więc odpalam.
popatrzcie, jak się samo tak naprawdę wpasowało, że między filmikami gdzieś tam coś w tej murzyczce ktoś tam koleś mówi i po prostu w tym momencie, jak jest auto, to tu już po prostu przycisza. Bum. I tutaj wiadomo, jak gadamy w samochodzie, nie będzie w ogóle muzyki. Muzyka będzie wyciszona. I teraz mogę zrobić tak. Przepraszam, przyciąłem, ale cofnę. Command Z, czyli... Teraz mogę zrobić tak, że w tym momencie jeszcze na tym samochodzie, jak jedzie z silnikiem, zostawię dźwięk, ale będzie ściszony na przykład do 10% albo do 8%. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj nie będzie dźwięku, więc całą tą kolumnę przesuwam dalej. Zobaczmy, jak to wygląda. Ten odcinek też nie jest jakiś długi, więc tak naprawdę mogę już na przykład to wywalić i tu wykorzystać już następną ścieżkę dźwiękową. Czyli popatrzcie, teraz tutaj jak się skończy, tutaj będziemy gadać, tutaj będziemy jechać w samochodzie, będziemy gadać. I tutaj zaczyna nowy temat, już jesteśmy na miejscu, więc wywalam tą muzykę, ten dźwięk. I tutaj podłożę już następną. Jak gada, to wyłączę już, bo to mi się będzie podobało bardziej tak, patrzcie, gada. Bum. Przytnę to. I tu już dam do 5, zobaczmy. Muzykę. Bo ja chcę, żeby było słychać samochód. Wywalę to. Idziemy w nieznane? Dobra. Czyli to będzie tak, tak się kończyło właśnie na tym. Dobra. Więc teraz następny utwór. Tu będzie kajak, jak będziemy kłaść kajaki, będziemy płynąć. Więc wracam do Epidemic Sound. I szukam następnej, która mi się będzie podobała. Może to. Dobra, czyli ściągam full mix. Znowu, download full mix. Okej. Daję pasek w dół. Pala my movie. Dobra, daję pasek w dół. Ściągam ten następny utwór. On się będzie zaczynał od tego momentu. Ściągam do 28 od razu. No i lecę. Dobra, ten początek za długi, więc go przytnę, patrzcie, przycinam. Bez jakaś melodyjka, która mi się nie widzi. Delay. Przesuwam to i zaczyna się od razu od tego momentu, patrzcie. Patrzcie. Ten pasek z muzyką można przesuwać. Ten pasek muzyką można przesuwać, można się tym bawić i znowu wyczuwać, w którym momencie będzie najlepiej pasowało. Więc ja to przesunąłem tak, jak widzieliście. Więc odpalam, patrzę, jak wyszło. Dobra, tutaj Sylwia gada, ale tutaj już zostawię muzykę pod filmikami, tylko ściszę ją do 3%, bo tak już też wyczaiłem, że to dobrze działa na nas tutaj. Dla nas. Łagodzę dźwięk tutaj w jedną stronę i w drugą. Masakra z tymi traktorami dzisiaj, ale mi trafiło. No jedzie, mój jedź. Hopie, jedź, hopie. Normalnie 5 czy 6 traktorów jechało pod rząd i to są takie traktory odrestaurowane. Parada. Dobra, odpalamy. Dobra, tu coś gadam. Znowu wycinam, patrzcie. Pyk, pyk. 3%. Ale
sportowe stare samochody też uczestniczą, widzę w tym. Dobra, play. No i bardzo fajnie. To też znowu ucinam, bo gadam. I teraz tu się zastanowię. Zastanowię się, tyle zostało, tak? Tyle zostało. I teraz się zastanawiam tak. Czy jak my tutaj gadamy, jest śmiesznie, czy nie odpalić po prostu, czy nie znaleźć jakiegoś utworu takiego fany, śmiesznego. Więc tak też chyba zrobię. Więc to przesunę. Cały ten pasek od tego momentu przesunę, jak gadamy. Przesunę i on ustawię go, jak skończymy gadać tutaj. Myślę, że będzie pasowało. Tak. Teraz muszę. Widzicie, tutaj będziemy gadać. Gadamy, gadamy, gadamy. Ja się tam trochę wygłupiam, więc wracam do Epidemic Sound. Wpisuję fany. W wyszukiwarce. Fany. Pyk. Music. Tracks, dobra. No i szukam. No, to jest fajne. Z tego korzystałem już i to też ściągnę, bo to mi się podoba. Pum, download. Teraz jak daję download, to czasami się to odpala w sound. Tutaj w music, widzicie? Więc trzeba to zatrzymać, wyłączyć. O, nieistotne to jest w ogóle. I teraz już mi się ściągło, więc wracam znowu do iMovie. Daję downloads, ściągam ten utwór. On mi będzie potrzebny tylko do tego momentu, więc tu go przycinam. Wyautowuję. Dobra, i teraz zobaczmy, jak wyszło. Dobra, tu muszę wiadomo przyciszyć do 3%. Żeby, albo może troszeczkę podgłośnie, tak żeby mnie było słychać, troszeczkę muzyczkę bardziej. No i lecimy za tak. Aha, tutaj jeszcze, jak się kończy ta muzyka, to wiecie co? Przyciszę ją, tak? Żeby też było to przejście łagodne, nie? I teraz patrzcie, pum. No i lecimy za tak. Pogoda się trochę uspokoiła. Ciśniemy na jakieś ruiny. Jest to dosyć kawałek stąd. No i zobaczymy, jak pójdzie. O! Chciałabym. I widzę, ma herbatę, bo już pieniądze dostać. Siano, nie wszystko chyba, co? No i widzicie. I tak samo tutaj przyciszę końcówkę. Jak tutaj mówię, siano, to nie wszystko. Siano, nie wszystko chyba, co? Może zrobię taką przerwę. Wszystko chyba, co? Tak. No i tutaj znowu są jakieś... Rozmawiamy, więc to przyciszę do 3%. Złagodzę przejście. Czy jesteś gotowy? Przejście. Tu znowu jest jakiś dźwięk. Do 3%. To jak wam spadnie w dół trochę, to się nie przejmujcie. Nic się nie dzieje. Tamten szpit. Dobra, tu przycinam. Pogadamy. Łagodzę. Spalam. Dobra, i tutaj wiem, że się zacznie z drona filmik, więc tutaj chciałbym wrzucić coś innego, więc tutaj zakończę. Pyk. To wyrzucam.
łagodzę i ściągam następny utwór, idę do Epidemic Sound i do mojej playlisty ostatniej i to było gdzieś, to było to. To mnie interesuje, ściągam pełny mix, pyk, ściąga się do download. Odpalam iMovie. Teraz to dopiero się ściągło. Dobra. To dam do 28 albo nawet do 30, bo to jest taka cicha muza. Jeszcze nawet o tyle dam. Dobra, tu jest długi początek. Chcę, żeby to od razu grało, więc robię to tak. Ma przejście, może być. Gdzie tutaj sobie ściszyłem, złagodziłem to, ten dźwięk troszeczkę bardziej i tym się też trzeba bawić, bo popatrzcie, jakbym dał tak, za szybkie to przejście, muszę dać dłuższe. Patrzcie. No i tutaj wpada do wody. Pyk, przycinam, wyrzucam to. I tutaj potrzebuję takiego dźwięku, że coś się stało. Myślałem wykorzystać takie przejście, które wykorzystywałem już wcześniej, ale tutaj tak na szybkęsa w audio, w tych takich efektach dźwiękowych w iMovie znalazłem dwa, które wydaje mi się mogą nadać, czyli pierwszy taki. Okej, okay, że coś się stało. Ściągam go od razu tu, dół. Pyk. A drugi to był chyba ten. O, dobra, może być. Pyk. Lądowałem dronem, jak się trochę przesuwał, Dobra, tutaj gadam. Nie wiem, czy widać. Drapuję na bosylwę, nie wiem, co się dzieje. Dobra. Zastanawiam się, czy tu podłożyć jakąś muzykę, czy może zostawię. Lądowałem dronem, jak się trochę przesuwał, wystawiłem rękę. A tutaj może też wykorzystam dźwięk jakiś. Czekajcie, to jest zabawa, no widzicie, ja tutaj live effects, tu takie śmieszne jakieś. Wylewałem wodę. Dobra, więc tutaj już jest potrzebna muza dalej. Więc co to tu było dalej? Co tu mieliśmy? Tu zostawię i teraz pamiętam, że ta muzyka z początku, ona była taka nawet fajna. O, i od tego momentu nawet
Patrzcie, nawet taką część, bo każdą część tak naprawdę tutaj pociętą i wyedytowaną można skopiować. I tutaj na przykład zauważam, że podoba mi się na przykład ta ścieżka dźwiękowa tutaj i wykorzystam ją już na samym końcu, patrzcie. Więc zaznaczam ją, daję Command C, czyli kopy, tak samo można to zrobić prawym klawiszem i dać kopy. Teraz lecę na sam koniec, tutaj już nie daję muzyki jak gadamy, ale dam muzykę tutaj jeszcze na sam koniec, daję Command V, czyli wklejam. Daję przejście, wyciszam. Wykorzystałem ten kawałek z tego pierwszego utworu i można... I skończyłem. Wyciągnę, bo tak samo można wyciągać te filmiki, przeciągać, rozszerzać je, tak samo dźwięk. Także rozciągłem, mam dokładnie 10 minut filmik z muzyką. No i tyle. Filmik właściwie jest, powiem wam, zrobiony. Myślę, że jest ok. Można ulepszać, można się tym bawić, można, to zależy w tym momencie, czy robicie dla siebie, czy z jaką częstotliwością, czy robicie dużo tych filmików, mało. Ta jakość też się będzie wtedy zmieniać. Tyle, ile czasu poświęcicie, tyle, ile czasu się tym będziecie bawić, tak to pewnie będzie mniej więcej wyglądać i będzie wychodzić. Mi się to podoba, ja lubię, dlatego się tym dzielę. Mam nadzieję, że ludzie po prostu też będą chcieli edytować. No i to właściwie tyle. Słuchajcie, na dzisiaj chyba dość. Ja nie wiem, ile ten odcinek znowu będzie miał. Nigdy tak naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie, ile to potrwa. Zawsze się coś dzieje tutaj. Widzicie, jadą samochody, tu mi gdzieś tam bateria się skończy, tutaj coś młodego trzeba zawieźć w międzyczasie. Także są jaja, ale jest fajnie, jest co robić i ja ogólnie polecam, także... Życzę wam dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do następnego razu. Hej! Aha, jeszcze jedna rzecz. Jak wrzucę ten filmik, to będziecie go mogli sobie obejrzeć. Właściwie to chyba logiczne. Nieważne. Dużo zdrówka, hej! No i se cisną, kurde, opaki normalnie. Mówiłem wam, jakiś jest zlot, nawet nie wiem. Są stare traktory, stare fury. Dobra, idę dalej. Kończyć to. Ha!